szostak ledwie wrócił do żony, a już wytropili jego kochankę? O Sylwii i Jakobie Szostakach ostatnio jest bardzo głośno. Para najpierw w atmosferze skandalu ogłosiła swój rozwód, a później postanowiła dać sobie kolejną szansę. To jednak nie koniec afer. Internauci podejrzewają, że Jakob ma kochankę. Sylwia i Jakob Szostakowie rozstali się. Jakob i Sylwia Szostakowie wzięli ślub w 2014 roku. Choć znali się tylko kilka miesięcy przed ceremonią, przez 10 lat uchodzili za idealnie dopasowaną parę. Łączyła ich pasja do sportu i zdrowego stylu życia, co przyniosło im dużą popularność w mediach społecznościowych. Ich profile na Instagramie i YouTube śledziły setki tysięcy fanów. Choć para nie ukrywała, że napotykała trudności, nikt nie przypuszczał, że były one aż tak poważne. W rocznicę ślubu 29 marca ogłosili swoje rozstanie, co rozczarowało fanów i wywołało oskarżenia o tworzenie fałszywego obrazu ich związku w internecie. Wkrótce pojawiły się różne spekulacje na temat prawdziwych przyczyn ich separacji. Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą. To nie jest żart, ani nagła decyzja podjęta pod wpływem mojej, Sylwii, ostatniej nieobecności, zdecydowaliśmy się na rozstanie. Chcemy podkreślić, że mimo tej zmiany, nasz wzajemny szacunek pozostaje niezmienny. Nie będziemy wdawać się w internetowe dyskusje ani antagonizować się nawzajem, brzmiało oświadczenie pary. Jakiś czas temu para ogłosiła coś bardzo ważnego. Sylwia i Jakob Szostakowie wrócili do siebie. Pod koniec czerwca na Instastory Jakoba pojawił się post dotyczący ich wspólnego psa, Draculi. Najważniejsza była jednak wiadomość, że zawodnik MMA ogłosił, iż on i Sylwia planują dać sobie jeszcze jedną szansę i naprawić swój związek. W realizacji tego planu ma im pomóc wyjazd do Paryża. Cześć. Dziś wieczorem dodamy post dotyczący Draculi. Jest w domu, ale to tym później. Jutro lecimy do Paryża. Dracula zostanie z moją mamą, która wzięła specjalnie wolne w pracy, by być z nim przez 4 dni. Moja mama wprowadza się do mnie, by Dracula był w domu. Napisałem, że lecimy, bo lecę razem z Sylwią. Miałem lecieć sam, ale tak wyszło. Chcemy spróbować wszystko naprawić. Nic więcej nie będę pisał teraz. Trzymajcie kciuki. Napisał na Instastory Jakob. Teraz jednak pojawiły się spekulacje dotyczące tego, że mimo powrotu do żony Jakob nie jest jej wierny. Czy Jakob Szostak ma kochankę? Wyraźnie widać, że mają trudności z powstrzymaniem swojej naturalnej skłonności do wyrażania emocji. Szczególnie Jakob wydaje się mieć z tym problem, co sprowadza na niego niepotrzebne kłopoty. Ostatnio skomentował na Instagramie zdjęcie długowłosej blondynki o imieniu Natalia, zadając pod nim pytanie. Dlaczego fotograf nie jest podpisany? Okazało się, że zdjęcie, które Natalia opublikowała na swoim profilu, zostało wykonane przez Jakoba. To spowodowało lawinę niewygodnych pytań. W obliczu licznych spekulacji dotyczących jego relacji z blondynką, której robił romantyczne zdjęcia, Szostak postanowił zabrać głos.
wyjaśnił, że jest to nie tylko koleżanka, ale również była klientka, i to wspólna. Każdy, kto zadaje pytanie, czy Natalia, to moja nowa miłość, to uspokajam. Byłem Natalii trenerem przez 6 lat. Jest przyjaciółką moją jak i Sylwii. Weźcie wy ogarnijcie się, i nie szukajcie sensacji. Po prostu zrobiłem zdjęcie i mi się podoba. Tyle. Napisał.